Cześć, czołem, z tej strony Jerek82, witam Was serdecznie. Święta się zbliżają, trochę popracowałem sobie przed świętami, wpadło trochę gotóweczki, kupiłem sobie drugiego maluszka FL. Wydaje mi się, że jest trochę mniejszy, ale jest całkiem ciekawy, jest fajny, podoba mi się. Są drzwi otwierane, wszystko jest pięknie, ładnie. Co ciekawego, jakie zmiany w tym nowym maluszku jest akurat pod tym względem mi się podoba, że pod myszką możemy sobie ustawić lusterka jak chcemy. Komu co jak pasuje. Jedno, drugie dla lepszej widoczności. Góra, dół, lustereczka ładnie działają. Wszystkie pięknie, ładnie, ale to nieważne. Zarobiłem trochę gotówki i postanowiłem sobie, że rozbuduję trochę swoją farmę. No i tak jak już możecie zauważyć, że moja farma się trochę rozbudowała. Postanowiłem ją ogrodzić. Nie wiem jak to wyszło. Mi się akurat to podoba. Już teraz mam swoją ogrodzoną farmę. Dodałem trochę ogrodzenia, płotków, bram, różnych cudów, wynalazków. No tak jak mówiłem, popracowałem sobie troszeczkę wcześniej, zarobiłem troszeczkę sobie gotówki. Postanowiłem trochę rozbudować swoją farmę. Akurat dobrze się złożyło, bo przed samymi świętami wpadło, można by powiedzieć, z nieba, jakby to Mikołaj przyniósł worek pieniędzy. Ale druga sprawa, postanowiłem również sobie kupić sprzęt do przewozu moich zwierzaków, bo już trochę mam do sprzedania. Ja akurat dobrze się złożyło, bo kupiłem sobie właśnie skanie do mojego gospodarstwa, do zwierzątków. I co jeszcze ciekawego, zadzwonił do mnie właśnie sołtys i powiedział, że w wiosce brakuje trochę zwierzyńca i czy jestem w stanie dowieść mu trochę, czy już mam coś, żeby mu sprzedać. No, więc postanowiłem, że mu przywiozę, bo akurat, no tak jak mówię, dobrze się złożyło. Dobrze się złożyło, że akurat kupiłem sprzęt, więc teraz będę miał czym to dowieść. Właśnie dzisiaj się tym zajmiemy. Dzisiaj się właśnie tym zajmiemy, że będę dowiozę sobie jakieś tam, sprzedam do rzeźnika sobie dowiozę cały mój dobytek, który mam akurat przed świętami, żeby rzeźnik już mógł sobie uprawić to, a ludzie przed samymi świętami, żeby mogli sobie stworzyć wędzone szyneczki, boczusie, jakieś kiełbaski, no co, i różne przetwory z mięsa. Przesadziłem chyba. Troszeczkę przesadziłem, no. Jest to jednak duży sprzęt. Duży sprzęt i powiem Wam, że ciężko się trochę nim operuje jak na początek, ale mam nadzieję, że niebawem mi się wszystko uda ogarnąć, jak się tym jeździ wielkim sprzętem. No niby tam jeździłem tymi zestawami swoimi, które miałem, ale były to troszeczkę inne niż ten. Więc mam nadzieję, że to opanuje w miarę szybko jazdę tym potworem. Tym bardziej jeszcze, że mam z tyłu przyczepkę i też całkiem dość sporą. Więc zobaczymy, jak to się nam wszystko uda. No na razie jakoś tam idzie powolutku. Mam nadzieję, że z czasem mi się to wszystko poprawi, że będę płynniej jeździł, to nie będę musiał 10 tysięcy razy wyskakiwać z tej mojej ciężarówki.
i poprawiać. A więc tak, skręcimy sobie, przejedziemy sobie przez moją farmę. Oczywiście tu jest, tak jak mówię, się troszeczkę pozmieniało. Mam tu bramy, mam nowe postawione wiaty. Nowe, no może nie nowe, bo używane, porzewiałe trochę. Zrobiłem sobie dodatkowo jeszcze, a tutaj, a zresztą przejadę się, pokażę wam. Zrobiłem sobie kolejny park maszynowy, bo tego miejsca na mojej farmie brakowało mi na wszystko, a więc postanowiłem sobie zrobić tutaj takie moje, taki mój park maszynowy. Akurat dobrze się trafiło, przed samymi świętami jeden z moich sąsiadów wyprzedawał swoje wszystkie hangary, no te wiaty wszystkie sobie wyprzedawał, więc postanowiłem, że ja sobie od niego to odkupię. I tak właśnie zrobiłem, odkupiłem, rozbudowałem sobie troszeczkę, akurat jemu to było zbyteczne, mi się akurat to przydało, więc se wybudowałem. No i dobrze, i więc tak, no co najpierw załadujemy świnki, chyba byśmy załadowali, tylko teraz, no dobra, świnki se załadujemy najpierw, dlaczego by nie. Tylko niestety, gdzie te świnki? Świnki są tu i tu będzie problem z zaparkowaniem. Chociaż może jakoś mi się uda. Albo i się nie uda. No, zawsze to jest problem. Problem właśnie z takimi zestawami, znaczy problem, no może dla niektórych to nie jest problem, którzy jeżdżą na co dzień, mają większe doświadczenie. No jeszcze tego doświadczenia nie mam. Właśnie, wiedziałem, że to tak się skończy. Że to będzie, dla mnie będzie masakra, żeby tym zestawem podjechać tak, jak się należy. O. Teraz wszyscy siedzicie i się śmiejecie pewnie ze mnie. No niestety życie. No patrzcie, no nie podjadę tym magicznym zestawem. Jak to by zrobić, żeby było dobrze? No nic, będziemy kombinować. Mam nadzieję, że nie będę tu 3 godziny manewrował tym wszystkim moim magicznym zestawem. I że jakoś powolutku nam się to, czy nam, mi się to uda. Powolutku. Aj, ściana, jak nic, ściana. No w kafunkie już porysuję. Nie. Tak, to nie może być. Mówię, tak jak mówię, nie mam wprawy jeszcze z jeżdżeniem tego typu pojazdami. Ale mam nadzieję, że z czasem mi się to wszystko uda. Będziemy powolutku jakoś manewrować. Choć chyba to słabo tu widzę. No nie no, teraz tu dałem ciała, co? Nie wiem, chyba muszę zacząć grać w Eurotrucka albo w podobne typu symulatory, żeby mieć jakiś większy wgląd na jazdę takimi sprzętami. Ale lipa. Nie, po prostu. Wiecie co, nie będę się tutaj męczył 3 godziny. To nie o to tutaj chodzi.
Zrobimy sobie troszeczkę inaczej. Odłączę sobie ten sprzęt. Podjadę sobie samą z ciężaróweczką. Podjadę sobie samą ciężaróweczką, niech się tu już ładuje, świnki już się ładują. O, i właśnie tak o, zauważyłem też na ścianie takie cyfry wielkie. Na początku myślałem, że to jest tylko tak po prostu ozdobnie i tak dalej, co się okazało jednak nie. Jest to liczba moich prosiąt, cielaków czy kur. No, u kur jest troszeczkę inaczej, bo jest wyświetlane na tablicy elektronicznej, że to tak powiem. Tutaj mam akurat 130 kur do sprzedaży, ale jeśli chodzi o cielaki i o prosiaki, to właśnie ostatnio, tak, nawet nie zwracałem nigdy na to uwagi, ale właśnie zobaczyłem, że na ścianie jest jakiś napis. Na początku sobie właśnie, tak jak mówię, myślałem, że to jakiś taki ozdobny i tak dalej, jednak nie, jest to, funkcjonuje, działa i funkcjonuje. Jest to po prostu liczba gotowych prosiaków, gotowych cielaków, ile mam do sprzedaży. Tutaj oczywiście się ładują, już druga tura. Tu się ładują. Ale nic, a ja szybko pobiegnę, niech się to ładuje. A ja szybko sobie pobiegnę po ciągnik. Bo jakoś, no mówię, tak jak mówię, nie mam wprawy jeszcze cofania z takimi zestawami. Zawsze mi sprawiało dość duży problem, mi sprawiało manewrowanie przyczepami dwuosiowymi, z których jedna jest skrętna. I ja sobie radziłem troszeczkę w inny sposób, a mianowicie w taki, że sobie po prostu brałem se ciągnik i sobie jechałem, podstawiałem se ciągnikiem. Tak to mi to łatwiej było. I teraz chyba zrobię to samo po prostu. Se podstawię sobie to ciągnikiem. Mam nadzieję, że mi to łatwiej wyjdzie, że nie będę musiał się tak gimnastykować tym moim magicznym zestawem. Powinno mi się udać. Oczywiście standardowo za daleko. Ale czy ja sobie tu podepnę to? To jest pytanie ze 100 milionów punktów. Czy mi się to uda podpiąć? Czy ja mogę tu tak w ogóle podpiąć do tego? Ha, chyba nie. Chyba nie. Pod obciążnik nie mogę podpiąć. Ale to nic, to nie stoi na przeszkodzie, bo se odważnik ten mój sobie zdejmę. Sobie go zostawię tutaj. O, i se pojadę. Pojadę se normalnie. To już chyba normalnie powinienem dać radę podpiąć. Tak mi się przynajmniej wydaje. Albo i nie. What? No, patrzcie. A? O, byłem święcie przekonany, że można to podpiąć. To nic, sprawdzimy, czy możemy do tyłu to podpiąć. No, mam nadzieję, że chociaż do tyłu da się to podpiąć. Bo... O, do tyłu się da podpiąć, ale czemu się do przodu nie dało podpiąć? To jest pytanie ze 100 milionów punktów. Coś mi tu nie gra, zawsze się dawało, ale czyżbym źle podjeżdżał? No, wydaje mi się,
Podjeżdżam dobrze. No, ale niestety nie da się. No trudno. Jak się nie da, to niech się nie da. To będziemy kombinować tyłem. Ale ciągnikiem na pewno będzie mi o wiele łatwiej. Tak mi się przynajmniej wydaje, że ciągnikiem będzie mi o wiele łatwiej wymanewrować to przyczepą niż całym takim długim zestawem. Oczywiście wszystko się okaże w praniu. Ale teraz tak, zobaczymy, czy jeszcze się naładowało. Już się chyba naładowało, bo już przestało, więc sobie odstawimy. Odstawimy sobie moją ciężaróweczkę. Złożymy zestaw, jak to wyglądają świnki ładnie, na dwóch piętrach, elegancko. A więc szyneczka na święta już będzie na pewno u kogoś. Teraz sobie, ale źle zrobiłem, bo tu nie będę miał miejsca. Nie będę miał miejsca do manewrowania. Tak, tak, to sobie odjadę. Odstawię sobie to dalej gdzieś. Tu sobie na przykład odstawię moją ciężaróweczkę, a później sobie do niej wrócę. I zajmiemy się teraz magicznym parkowaniem. Oczywiście wezmę sobie z tej innej kamery, no bo niestety to nie jest moja parkowanie, to nie jest moja mocna strona. Ale to by było. Ale zawsze jakoś nie wiem czemu ja to tak czuduję, jak przecież można wjechać normalnie, powiedzmy, w miarę normalnie. Podstawić się w miarę prosto. W miarę oczywiście, w miarę. O. I teraz możemy sobie powoli kombinować, tak? Czy tak, czy tak, czy siak, czy siak, czy owak. Właśnie mnie zastanawia, dlaczego tutaj nie można podpiąć do przodu. To mnie troszeczkę zastanawia. O, już się świnki ładują. To niech się ładują. Odczepimy się tu. Się ładują? Ładują się, dobra. I odjedziemy sobie. Mój ułacz. I nówka lakier podrapany. Świnki się. Dobra, tu sobie zgasimy. Wyłączymy. A teraz jeszcze przetestuję. Zobaczę, czy się da. Czy się da podpiąć. Może tu się da do przodu podpiąć. Czekajcie. No niby ta Scania nie ma żadnych zaczepów, więc też chyba nie powinno się dać podpiąć, ale trzeba sprawdzić, przetestować, bo jeszcze nie miałem możliwości tego przetestowania. Wiem, że w starszej którejś tej wersji, no ale niestety się nie da. W starszej którejś wersji tej Scanii można było właśnie podpiąć sobie pod przód. No niestety tutaj nie można. I to troszeczkę mnie martwi. Ale no jakoś sobie musimy radzić, tak? Niestety, no. Takie życie, że niestety trzeba sobie jakoś radzić, a więc będziemy sobie radzić. Jak nie tak, to tak. No i dobra. Scania ładnie oświetlona. Światełeczkami dookoła. Pięknie. No i dobra, no i co? No to jedziemy, sprzedamy ten nasz żywiec cały.
żeby nie było, tylko teraz tak, którędy by tu wyjechać. No dobra, pojedziemy se tędy. Przedamy ten żywiec, żeby rzeźnik już miał co robić. I oczywiście pola moje już kolejne znowu są gotowe do zbiorów, ale na razie ich nie zbieram, bo są ważniejsze rzeczy, właśnie tak jak żywiec na święta. Żywiec na święta jest ważniejszy teraz. To nic nie jedzie, więc jedziemy. Szyneczki, taka wędzona szyneczka ze śliweczką albo z jakimś innym, no coś pięknego. Dobra, tu trochę wyprzedzimy pana, bo on się nie śpieszy, a nam się śpieszy. Nam się śpieszy bardzo mocno. I dojeżdżamy do rzeźni. Ten rzeźnik jest tu chyba. Ła, po krawężnikach. Tu? Dobrze? Tu czy tam? Chyba tam był wjazd. Chyba tu był wjazd. A więc tak, tak mamy rzeźnika. No dobra, pojedziemy se tędyk. Pojedziemy se tędy i tu mamy rzeźnika. O, odczepiłem. No co jest? A, no widzicie? Tak, to jest. No i tu oczywiście lipa trochę. Lipa, no. Zachowałem się nieprofesjonalnie, bo powinienem odczepić przyczepę i rozładować najpierw to. Te świnki z ciężarówki, a dopiero później z przyczepy. No nic, następnym razem tego błędu już nie popełnię. Świnki lecą. No trochę nam to zajmie. No ale nic, no niestety musimy poczekać. Niech się to rozładuje. I święta, coraz bardziej święta, już pewnie u każdego bigosy są gotowane jakieś sałatki, niesałatki, przetwory, cuda na kiju, jeszcze nie wiadomo co, obżarstwo pełną gębą będzie. U mnie jest tak samo, już większość jest zrobiona, nagotowana, czeka tylko, tak naprawdę to powiem wam, że nie mogę się doczekać tego obżarstwa. Wiem, że grzeszę, no ale niestety, no tak jest, no po prostu się no czeka. Czeka na te święta z niecierpliwością, kiedy się wszyscy spotkamy przy rodzinnym stole, zjemy te pyszności, no bo wiadomo, nie na co dzień się je tyle potraw. Chociaż z drugiej strony człowiek jak usiądzie do tego stołu, jak się napatrzy na to wszystko, no to tak można powiedzieć, że naje się oczami. Popróbuje tego wszystkiego, naje się oczami, tak jak naprawdę już mu się nie chce jeść, no ale... Jakby nie patrzeć, większość z nas czeka na te święta, żeby się właśnie najeść, żeby spędzić chwilę wolnego czasu. Ten klimat, no klimatu jeszcze takiego świątecznego nie ma, no bo śnieg nam nie pada, no szkoda, to jest... Ej, wysiadłem? Świnki się rozładowały? Tego klimatu nie ma, bo jak... Nie, no nie rozładowały się jeszcze. Nie, rozładowało się. Dobrze. Nie ma tego klimatu, bo co to za święta? Znaczy co to? No było, już kilka razy się zdarzało, że nie było tego śniegu, ale takie prawdziwe święta to tak jak mówię, ze śniegiem, gdzie wtedy można sobie wyjść tego, poczuć ten mróz taki. Ulepić bałwana z dziećmi na przykład, czy coś innego. I właśnie to jest taka magia tych świąt. No ale mimo to, że śniegu nie ma, miejmy nadzieję, że jeszcze może przyjdzie.
Miejmy taką nadzieję oczywiście. No zobaczymy, czy to przyjdzie, czy nie przyjdzie. No, jak przyjdzie, to przyjdzie, to będziemy, ja przynajmniej osobiście będę bardzo zadowolony z tego. No a jak nie przyjdzie, no to trudno, no to będzie bez śniegu. No, niestety. I te zapach choinki, tych strójków, bigosu prawie z każdego mieszkania się unosi. Nie wiem, u każdego są pewnie jakieś tam regionalne inne potrawy. No u mnie całe życie był bigos i u mnie święta bez bigosu, no to niestety to nie są święta. No bigos to jest podstawowa rzecz, którą u mnie jest na każdych świętach, a tym bardziej, że ja uwielbiam ten bigos. O, dobra, mamy świnki ogarnięte. Mamy świnki ogarnięte, to teraz musimy się stąd wyjechać się. I pojedziemy se po cielaczki. Kurde, trochę ten rzeźnik taki ma tutaj ten wjazd. Taki sobie. O, taki sobie ma ten wjazd, ale no trudno. Taki ma, ani inny, nie będę już nic z tym robił, bo to przecież nie moje. A żebym szeroko ten zakręt wziął. Podobają mi się te lusterka w tej skanie, no tak realistycznie oddają właśnie ten wygląd z tyłu, obraz, no coś pięknego. Mnie osobiście to się bardzo podoba. Oczywiście wam nie musi się to podobać. Kto co woli. Scania też jest piękna. Coś pięknego. Nawet mam GPS-a. Super. Tylko szkoda, że on wskazuje nie tą drogę, co trzeba. No ale osoba, która robiła tą modyfikację, no to naprawdę według mnie postarała się bardzo dobrze akurat. Z tego, co mi się wydaje, jest to praktycznie odwzorowany model z Eurotrucka. Ej, co tam za gazety mają? No, w prezencie mi gazetę dali. Tak mi się wydaje, że to jest właśnie odwzorowany model z Eurotrucka, ale jakby nie patrzeć, jest bardzo dobrze zrobiony. Zobaczcie, wskaźniki wszystkie działają. No może nie wszystkie, bo kierunki tutaj nie działają, ale jeśli chodzi o te wskaźniki gazu, obrotów, prędkości, no to wszystko to działa pięknie. To mi się bardzo podoba. Myślę, że w większości wam też się spodoba. Znaczy przynajmniej dla tych osób, które lubią jeździć ze środka, z kamery wewnętrznej, a nie z kamery zewnętrznej. Czekajcie, co ja tu narobiłem najlepszego, bo ja sam nawet nie wiem, co ja narobiłem. Aha, znaczy wiem, co narobiłem. Muszę teraz się znowu wykręcić. Tu będzie znowu jazda. Ale to nic, teraz co by tu zrobić? Ale nic, dobra, zrobimy inaczej. Tym razem postaram się źle wjechałem. Trzeba było mi tym wjazdem wjechać, tym ładnie się postawił. Ale co? Nic, może mi się uda zrobić taki manewr. Zaraz mi tu połowa ludzi zacznie krzyczeć, że kurde, kręcę się tą ciężarówką jak smród po kalesonach. No może i tak, ale niestety nie mam takiej wprawy jeszcze. Ciągnikami jeszcze jako tako mi to wszystko wychodzi. No tutaj ciężarówkami nie mam aż takiej wprawy. No mówię, muszę chyba zacząć grać w Eurotrucka, żeby tej wprawy sobie troszeczkę wyrobić. Pełne skupienie. Może mi się uda tym razem? Może. O, patrzcie, już się ładują. Ale jaja. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Już nawet wysiądę. Tylko dlaczego przez zamknięte drzwi mi się ładują?
trochę lipa. Trochę lipa. Dobra, otworzę im te drzwi, żeby nie było. Żeby to przynajmniej choć trochę jakoś normalnie wyglądało, a nie tak śmiesznie. No i się troszeczkę krzywo postawiłem, ale... No i znowu idę przez to. Zamiast iść po rampie, znaczy no idę częściowo po rampie, ale... Ale śmiesznie to trochę wygląda. No niestety, no takie zrobione, ja nic na to nie poradzę. O, patrzcie, nawet moje byczki się skrzyżowały, nie wiem czemu. Coś jest... Ej, mam mutanty. Świąteczne mutanty, proszę bardzo. Proszę bardzo, świąteczne mutanty. Ale dlaczego to tak? Przecież wcześniej było normalnie. Coś tu się mi popsuło. Oj, no takich mutantów to jeszcze nie miałem. No, to zobaczymy, czy świnie też są zmutowane. No patrzcie, świąteczne mutanty. I kury też zmutowane? I kury też zmutowane. Ale jaja. A ja zapewniałem, że to wszystko, kurde, naturalnie, bez GMO. A tu się okaże, że to wszystko modyfikowane genetycznie będzie. Że mi porosły jakieś mutanty. No, coś tu jest nie halo. Zobaczymy, po ile mam. Po 100. Bify. O, i patrzcie, załadowane. Ale czemu to na czerwono jest? Coś tu jest nie... A może jak ja bym posprzedawał po jednej sztuce ze zwierzyńca? Czy to się nam zmieni? No, nic się nie zmieni. Coś mi się popsuło tutaj. No trudno. No nic, no trudno, no będę miał zmutowane cielaki, no. No myślałem, że będzie wszystko dobrze, a tu widzicie? Kolejna niespodzianka. Jak to ktoś kiedyś mądrze powiedział, no niestety to jest tylko farming i on lubi płatać figle. A więc kolejny figiel, nie wiem, czy to jest wina modyfikacji, czy to jest wina upgrade'u. Czy jeszcze czegoś, no nie wiem. Nie jestem w stanie tego powiedzieć. W każdym bądź razie, jak testowałem to kiedyś dawno temu, to nie miałem takich komedii. Ale patrzcie, teraz mi się udało. Kurde, ale nie wejdę przez te wrota, muszę tędy. O, zobaczcie, jak pięknie. Pięknie wchodzę po rampie. W końcu. W końcu i mi się coś udało. No ale czemu mam takich mutantów, to nie mam zielonego pojęcia. Dlaczego to się tak właśnie stało? Jeszcze 24 sztuki. I jedziemy z kolejną parcią zwierzyńca. Już będą robione szyneczki, schabiki, polędwiczki, boczusie i inne wynalazki. No i dobra, mamy już pełne. Więc zamykamy wrota i jedziemy teraz
podstawimy się tu pod to coś. Pod to coś, tak żeby było dobrze. Mam nadzieję, że mi się uda. Powolutku jakoś. Może. Gdzie to jest? Bo nie widzę tej cię. O, tu jest. O, jeszcze pół kilometra mam, kurczę, ja tu tak stoję, powolutku jadę, no w sumie no powolutku, bo trzeba się nauczyć, trzeba dojść do tej wprawy. Dojść do tej wprawy, zobaczyć jak to się w ogóle tym jeździ. Jednak jest dość długi ten zestaw. Teraz tak, tu. Dobra, to jedziemy teraz tędy. Może teraz pojedziemy z drugiej strony, tak, pojedziemy sobie, o tu skręcimy polnymi dróżkami tym razem. No, pojedziemy tak, dokładnie, z polnymi dróżkami, będzie trochę szybciej, bo już tam czekają na to wszystko. No i nic. Sołtys jak dzwonił do mnie, powiedział, że ma niespodziankę dla mnie. Jestem ciekawy, co to za niespodzianka, co on tu dla mnie wyczudował. Może tym razem tędy przejedziemy. Coś on dla mnie wyczudował. Powiedział, że jak się postaram i dowiozę właśnie zwierzyniec cały mój, który mogę dla rzeźnika sprzedać, żeby ludzie mogli w końcu sobie na święta kupić prosiaczka czy cielaczka czy coś innego. To ma dla mnie niespodziankę. Chociaż że później do mnie zadzwoni. To czekam. Czekam aż do mnie zadzwoni. I zobaczymy co on. I teraz pytanie. Czy moje cielaczki się rozładowują? Rozładowują się. Oczywiście nie widać tego. No szkoda, że tu nie widać. Ale patrzcie jakie jaja. I patrzcie. Nie dość, że mam zmutowane prosiaki, cielaki i kurczaki. To jeszcze moje krowy się zmniejszają. No komedia. No jaja niesamowite. No pierwszy raz się z czymś takim spotkałem. Nie wiem, coś tu jest popsute. Jeszcze nie wiem co. Ale mam nadzieję, że dojdę. O co tu chodzi? Czy to psuje mi jakaś modyfikacja? Czy się po prostu któraś gryzie jedna z drugą? Czy po prostu tak ten model jest zrobiony? Muszę podpatrzeć też u innych. Może ktoś ma jakiś lepszy sprzęt do przewozu zwierzyńca? Więc może niekoniecznie będę tego używał. Chociaż mi się to Scania bardzo podoba. Nie wiem czemu, ale mi się ona bardzo, bardzo podoba. Mutanty, same mutanty, to jest magia. A może właśnie, to jest może magia świąt. Wszystko jest takie magiczne, może to trzeba spojrzeć pod tym względem, że to dlatego, że jest właśnie magia świąt, to właśnie takie cuda się dzieją. No, to może być, tak właśnie być może. Dobra, niech się to rozładowuje, mietka żadnego nie ma, wszyscy się pochowali, ciężko pracują.
zobaczymy, może któryś tu z moich fąfli chodzi. Wszyscy tak zabiegani, tak wszyscy zapracowani, że każdy coś tam robi i nie ma czasu na jakieś tam łażenie po wsi. Ale może szybko. O, tylko jeżdżą, jeżdżą samochodami, jeżdżą, jeżdżą, o. Nie znam, tego pana nie znam. Chyba jakiś nowy. Nowy sąsiad mój. Dobra, szybko trzeba ogarnąć. Bo już się moje krowy kończą. I się chyba skończyły. Tak, zamykają się wrota same. Jedziemy teraz. Po co? Po kurczaka. Nie wiem, czy u kogoś jest kurczak na święta. U mnie chyba nie ma. Czy chyba? No na pewno nie ma. Na kurczaka raczej. Chociaż czasami się tam te skrzydełka czy łódka jakieś tam piecze na święta, ale w większości przypadków to jest właśnie jakaś tam wołowinka fajna. Jakieś tam wieprzowinka, szyneczki, schabiki, baleroniki. Same takie wynalazki. No oczywiście na Wigilię kupę ryb. Że nie kupę ryb, tylko dużo ryb. Wszystkie potrawy, bo jak wiadomo, no to Wigilia to Wigilia. To się nie je mięsa. Znaczy przynajmniej u mnie całe życie tak było, że na Wigilię się nigdy mięsa nie jadło, tylko właśnie się jadło same potrawy postne. Czyli rybki wszelkiego rodzaju, śledziki, jakieś tam makrele, szczupaki, karpiki i jakieś inne różne wynalazki, kto tylko co miał. Jakieś barszczyki w ogóle, no ale już na drugi dzień świąt, no to już się je same takie tłuste rzeczy, znaczy tłuste może nie tyle, że tłuste, tylko takie no mało dietetyczne. Zawsze jest problem dopiero po świętach, że przybywa nam parę ładnych kilo. 131 kuraków mamy, dobra. Teraz sobie załadujemy te kuraki. Tylko jak się je ładuje. Oto jest pytanie. Chyba tu trzeba wjechać. Chyba. Zaraz zobaczymy, czy to tak będzie. Odstawię sobie to moją przyczepę na razie. Coś tu jest nie ten teges. A może nie tu, tylko gdzie indziej się to. Nie no, chyba tu było. Żebym nie mógł tutaj załadować kuraków. Mogę tylko rozładować, ale co ja mam tu rozładować? Chyba, że jest jeszcze opcja, że kuraki się ładuje na zewnątrz. O, chyba, że tu. Brrr, szalony. Zaraz zobaczymy, czy to tak jest, jak mnie się wydaje, czy nie. Chyba nie. O. Co zamontujemy jeszcze zderzak.
No i co? No i problem. Problem nie będzie na świąt kuraków. Kuraków nie będzie. Ale dlaczego? Czyżby ta moja maszyna nie była przystosowana do przewozu kurcząt? Tylko do świnek i do cielaczków. No nic. To zobaczymy inny sprzęt w takim razie, bo jeszcze mi zostało. Zostało. Jeszcze mam jedną przyczepkę. To przetestujemy inny sprzęt. Może jednak faktycznie ta ciężarówka jest tylko przystosowana do świń i do cielaków, więc ją odstawimy sam na miejsce, a weźmiemy sobie coś innego. Mam jeszcze jedną przyczepkę z tych moich modułów. Kto ogląda moje odcinki, to będzie wiedział, o co chodzi. Właściwie zresztą zaraz się przekona i tak, nie? Dobra, tu sobie odstawimy na razie. Ej, ale ja coś mam. Co ja mam? Znaczy 1%, mam coś załadowane. Tylko teraz pytanie na czym? Patrzcie. Na ciężarówce mam 2%, a na przyczepie mam... Nie, no mam 4 sztuki kurak. Tu mi się wydaje, że kuraki są. Ej. To jedziemy jeszcze raz w takim razie do kuraków. Jak coś się załadowało, to znaczy, że gdzieś się załadowało. Tylko teraz pytanie, gdzie, bo nie zwróciłem na to uwagi. Zagadkę Sherlocka Holmesa. Zrobimy tak, ja sobie zostawię tą przyczepkę. A może i tu być nawet. I przetestujemy, bo gdzieś te kuraki się załadowały, tylko teraz pytanie gdzie? Tu jest do wysypywania do koryta. Się załadowało tutaj przy... O, tu w tym miejscu przed bramą. Dobra, zamkniemy ich też, żeby mi te kuraki nie pouciekały. Na podwórku. Podwórku też jest otwarta. Ja cieszę. Kuraki uciekną mi, będę ich ganiał po całym moim podwórku. Tylko zamykamy. A więc
Działa, jednak działa, działa, działa. Tylko trzeba... Trzeba odjechać trochę dalej. Ale mutanty. Krzyżówki. Jakby ktoś się pytał, to nie są mutanty, to są krzyżówki. To jest krzyżówka kur. O jaja. Krzyżówka. Nowa krzyżówka. Nowa krzyżówka. A jak to stawili, co? Coś się dzieje. A w ogóle... Ej. Skrzynkach, kuraki mam w skrzynkach. Biedactwa, zamknęli w takie pojemniki. Nic, niestety. Ale tylko na chwilę. Jeszcze zostało 17, 15, 14, 13, 12. 'Czyli już wiadomo, gdzie się ładuje kuraki. Kuraki się ładuje trochę dalej niż brama jest. No i dobrze. I jest to wszystko 0, 0, 0, czyli możemy się już stąd ewakuować, że tak powiem. 130. Ej, ale co ja mam? A no tak, mam 131, czyli tyle, ile było. 4, czyli ta przyczepa tak właściwie nam... Dobra, później sobie odbiorę. Nie będę się ganiał teraz dwoma przyczepami, jak mi się właściwie zmieściło tutaj na tym wszystkim. A już dobra, pojechałem tędy, to sobie pojadę prosto przez ulicę. Może spotkam kogoś znajomego jeszcze. Zobaczymy, co się tam wszystko wydarzy. I jedziemy, dobra. Jedziemy, 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 jedziemy. Oj, zagapiłem się, kurde. Podziwiałem ładne widoki i się zagapiłem. Tak to jest, niestety. No, a pan jedziesz? Pan jedziesz. Pan jedziesz, no to dobrze. O, sołtys dzwoni. Co on chce? Halo. Tak, jadę, 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 jadę. Już mam świnie, już przywiozłem. Cielaki też już dowiozłem. Teraz wiozę te kurczaki i już będzie wszystko to, co miałem na tym. Mhm. Jaka niespodzianka? Gdzie? No dobra, na boisku. No dobra, to odstawię... odstawię ten... no, odstawię swoje sprzęty i podjadę tam, zobaczę, co tam się dzieje. Dobra. Dobra. Dobra, dzięki, na razie, hej. No, a więc wiecie, sołtys dzwonił. Dzwonił sołtys naszego miasteczka. Powiedział, że mieszkańcy naszego całego tej Sosnówki przygotowali dla mnie taką miłą niespodziankę. No nie wiem, właśnie zobaczymy, co to za miła niespodzianka będzie. Się okaże. Ale najpierw muszę dostarczyć te kuraki całe do końca, rozładować to, odstawić sprzęt. Kurde, maluch został na tym. Ja. No. Mój maluch został pod sklepem. Dobra, nic, co się. Przebiegnę. Odstawię sobie tę ciężarówkę i się przebiegnę do sklepu. I sobie pojadę. Na boisku szkolnym. Szkolnym, no na boisku. Zostawili niespodziankę. I prezent. Jestem ciekawy, co to. Co to za prezent? Jaką mi niespodziankę właśnie zrobili?
Aż korci mnie. No ale. Ale co? No trzeba najpierw odstawić sprzęt. No nie będę jechał. Nie będę jechał ciężarówką, kurde. Jak tu jakiś ładny prezent, ładna jakaś niespodzianka, no to gdzie ja pojadę tutaj śmierdzący świniami? Muszę szybko wpaść do domu na gospodarstwo, ogarnąć się i na boisko. Ale miło mnie zaskoczył, zadzwonił właśnie i powiedział, że mieszkańcy mają dla mnie prezent i niespodziankę. Po raz pierwszy coś takiego miłego mnie spotkało tutaj akurat na tym moim gospodarstwie tutaj, że nie wiem, czy to w ramach podziękowania jakiegoś, że zawsze dostarczam im świeże towary, zboża, ziemniaki, buraki i tutaj akurat, no, powiedział bez GMO, ale jak ostatnio można było zauważyć, no niestety świnki będą zmutowane, były zmutowane i cielaki też. I nowoczesna krzyżówka kur. Mam nadzieję, że po zjedzeniu wyrobów z mojego zwierzyńca świecić nie będzie w nocy. Mam nadzieję, że to tylko jednorazowy przypadek, ale no nic, zobaczymy, okaże się wszystko w praniu. Na razie, w każdym bądź razie trzeba jechać, no bo to pojedziemy szybciej, tak powiedzmy, na skróty przez pola, żeby nie tracić czasu, bo oni już tam czekają na mnie. No to idziemy szybko, odstawimy sprzęt. Ogarniemy się chwilę. I pojedziemy właśnie na to boisko zobaczyć, co oni mi tam za tą niespodziankę naszykowali. Bym powiedział, że tylko coś miłego, no to dobrze. To ja się cieszę. Cieszę się bardzo. Dobra, tu tak na środku to nie może stać, więc musimy się z tym zabrać. Szkoda, że nie ma w tej skani czegoś takiego jak w tamtych moich tych ciężarówkach. Ta trzecia kamera widoku z okna. Ona była fajna, mi się bardzo podobała. Ta kamera z okna, że można było sobie, powiedzmy, tą głowę wychylić. I mniej więcej zobaczyć. Dobra, idziemy, odstawiamy ten sprzęt. Ciągnik w sumie może se tu stać na razie. Bo mi on chwilowo nie będzie potrzebny teraz zresztą. No dobra, odstawimy se tutaj do mojego nowego składziku. Składziku parku maszynowego. Dobra, niech se tutaj stoi, później se tam przyjadę i to se zrobię. Ej, mam pomysł. Malucha se odbiorę później. No! Malucha se odbiorę później, pojadę. Pojadę se. Nie, maluchem nie, maluch jest za wolny. Oni tam czekają na mnie. Dobra. Pojadę se tym moim Chevroletem. To jest szybka maszyna. To jest, podoba mi się ten sprzęt, jest szybki. Nawet czasami za szybki, bym powiedział. Bo leci jak szalony. Tym bardziej z jakąś tam przyczepką. Czy z czymś trzeba uważać, bo szaleje na zakrętach. Trzeba sobie powoli tym jeździć. Ja już widzę tę niespodziankę, ale jaja. Zwróciliście uwagę?
Czy nie? Jeszcze nie. Owacje. Widzicie? Ale niespodziankę. Ale jaja. Ale jestem mile zaskoczony. Patrzcie, nie dość, że niespodziankę, co patrzcie, jaki mi prezent zrobili. Jaka maszyna fajna. Patrzcie, co oni mi kupili. Dodża mi kupili. Dodża serwisowego mi złożyli się na mnie na prezent. Ale jaki fajny. Gaśnica, paliwo, łopata. Zaczep, siekiera. Miotła, druga miotła, wiaderko, piła. Ej, super. Super. No, powiem wam, że podoba mi się taka niespodzianka. Podoba mi się taka niespodzianka. Jest coś fajnego. Ale wiecie, co jest najciekawsze? Ja marzyłem, ja rozmawiałem ostatnio z Sotisem o tym, że chciałbym właśnie, że muszę sobie kupić taki pojazd, bo mi się przyda. Ale co jest jeszcze najciekawsze, że ten pojazd ma wyciągarkę. Ma wyciągarkę i ona działa. I ona działa. Chyba działa. Powinna działać. A zaraz przetestujemy. Nie działa. Albo nie działa tylko na pojazdach z modyfikacji. Fajnie, zaraz przetestujemy na jakimś moim ciągniku. Odwiążę sobie to. Postawię na swoją farmę i przyjadę sobie do tego Chevroleta, bo muszę pozbierać jednak, no nie mogę wszędzie mieć, nie mogę mieć wszędzie tych. Okej, patrzę, co oni tu mają. Światło obracane jest. Dobra, zaraz przetestujemy ten sprzęt. Przetestujemy sobie na jakimś ciągniku. Czy działa tak, jak się należy? W każdym razie fajnie on wygląda. Bajka, będę miał sprzęt w końcu serwisowy, nie będę ciągał 100 tysięcy przyczepek, tylko właśnie sobie. A zobaczymy na ciężarówce, czy to zadziała. Czy
ta wyciągarka działa na ciężarówce, czy nie. Tu jest światło, widzę jakieś dodatkowe. O, cześć synku. Synuś mu się obudził. Awaria mikrofonu nastąpiła, niestety, więc przez chwilę nie będzie głosu, ale już jest, chyba, jak się nic nie zepsuło, to powinien być. Dobra, tu mamy jakieś ciągniki oryginalne, więc sprawdzimy, czy to na oryginalnych będzie działać. Czy po prostu ta wyciągarka działa tylko i wyłącznie na oryginalnych. No ale co za odważnik, nie można, kurczę, się chyba zdenerwuje lekko. Włączony silnik, hamulec spuszczony. Chyba nie, nie powinno być. No i zaraz zobaczymy tutaj w takim razie, czy to działa tylko na oryginalnych maszynach, czy po prostu coś ja źle robię. Wydaje mi się, że nie powinienem nic źle robić. Ale zobaczymy. Podniesiemy na góry. No patrzcie, ale się cieszyłem jak małe dziecko z wyciągarki, ale... A tu lipa. Nie, no musi gdzieś, musi jakoś działać. Krzywo stoję, czy jak? Coś mi się podnosi. Sprzęt mi się podnosi do góry. No trudno.
No trudno, wciągarki nie będzie, albo ja po prostu nie umiem się nią obsługiwać. Ej, co, czekajcie, co tu jest? Lewy kontrol B. Może ja po prostu naprawdę się nie umiem obsługiwać. No i zaraz zobaczymy, jak to ma być. Lewy kontrol B. Coś się zmieniło. Chyba nie. No nic, niestety chyba nie działa, albo muszę się po prostu doszkolić. Ale w sumie to też nie jest aż takie straszne, bo mam tutaj na tym jednym pojeździe i paliwo, i nawozy, i piłę, i opryski, i miotłę, żeby posprzątać po sobie, i siekierę, żeby pojechać sobie do lasu. Co jeszcze? No i ma możliwość, ma hak z tyłu, więc ma możliwość podczepienia jakiejś tam przyczepki. Więc i tak jestem bardzo zadowolony z tego prezentu od moich współtowarzyszy, od moich sąsiadów. Cieszę się bardzo z tego powodu, że mam taki fajny pojazd. Podoba mi się. Powiem wam szczerze, że się podoba. No trochę zawiodłem się, że ta wyciągarka nie działa, albo ja nie umiem się nią obsługiwać, więc jeszcze się będę musiał trochę doszkolić, ale to nic. Światła wyłączamy. Odstawiamy cały sprzęt i szybko się przeniesiemy po mojego Chevroleta. O, właśnie po mojego Chevroleta się szybko tarniemy. I takim świątecznym klimatem, ze świątecznymi kolędami, piosenkami zakończymy dzisiejszy odcinek. O, patrzcie, moi sąsiedzi poszli. Haha. Zakończymy ten dzisiejszy odcinek. Z mojej strony ja chciałbym wam życzyć wszystkiego najlepszego w te święta. Przede wszystkim spędzenia tych świąt w bardzo miłej atmosferze. Bardzo miłej atmosferze rodzinnej. Świetnie. Podoba mi się to. Przede wszystkim tak, wspaniałych rodzinnych świąt w atmosferze rodzinnej. To jest przede wszystkim dużo zdrowia, życzę wam wszystkim dużo szczęścia, żebyście się nie objadali za mocno, chociaż można, w święta można sobie ten jeden raz odpuścić i wybaczyć sobie, tylko pamiętajcie, nie przesadzajcie, bo później przez całe święta będziecie chodzić tacy pełni, obżarci i tak dalej. Ale przede wszystkim życzę, tak jak powiedziałem, świąt zdrowych, szczęśliwych w rodzinnym gronie. No i oczywiście tego bogatego Mikołaja. Mam nadzieję, że byliście wszyscy grzeczni i żaden z was nie dostanie rózgi pod choinkę, tylko wspaniałe, piękne prezenty. I nie wiem, czy się zobaczymy jeszcze przed Nowym Rokiem, ale jeżeli się nie zobaczymy, to również na Nowy Rok wam życzę udanego Sylwestra, szampańskiej zabawy i naprawdę wszystkiego najlepszego. A więc trzymajcie się i wesołych świąt życzę wam. Cześć!